Jest nas całkiem sporo, miejsc jest niewiele, więc każdy sobie ostrzy zęby na to, żeby wsiąść do tej osady olimpijskiej i pojechać na igrzyska. No myślę, że wzajemnie się napędzamy. Jest ta rywalizacja, tak jak mówisz, ale myślę, że dajemy radę, jesteśmy dorośli, więc wszyscy tutaj pracujemy na sukces tak naprawdę wspólny. Więc każdy się wspiera, a w momencie, kiedy trzeba będzie rywalizować, to staniemy w torze i tor zweryfikuje. Myślę, że codziennie, nawet od razu po przebudzeniu, no jakby cały czas to nam całą przyszłość układa i myślę, że każda z nas o tym myśli i pod to się przygotowujemy. A jeszcze przed Szeged są kwalifikacje w Polsce na konsultacjach w Wałczu. Więc tych kroków do igrzysk jest kilka. Będziemy prawdopodobnie jeszcze tutaj w Portugalii jeszcze ustawiać te osady, próbować pewnie jakichś różnych ustawień, więc to będzie jeszcze długi proces.